Błażej z 8 A chciałby zostać grafikiem komputerowym. 15-latek wie już, czym będzie się zajmował w przyszłości i chce, by wybrany przez niego profil w szkole średniej jak najlepiej przygotował go do zawodu. W Wałczu, jak mówi, takiej możliwości nie ma. Jest jakby technik informatyk, ale dla mnie to wydaje się zbyt ogólne, a ja tak wolę się bardziej ukierunkować w danym kierunku. I dlatego Błażej pójdzie do szkoły ponadpodstawowej w Pile, która kształci techników grafiki i poligrafii cyfrowej. Nie tylko on myśli o kontynuacji nauki w innym mieście. W Wałczu jest jakby mały wybór trochę tych kierunków. Nie ma ich aż tak jakby dużo. W Pile jest wyższy poziom szkół i no mogą mnie lepiej przygotować do matury. Powyższe opinie znajdują odzwierciedlenie w ankietach przeprowadzonych wśród ósmoklasistów z powiatu wałeckiego. Urzędnicy starostwa chcieli się dowiedzieć, w jakich placówkach ponadpodstawowych dzieci planują kontynuować naukę. Ponad połowa zadeklarowała, że chce wybrać szkołę gdzie indziej. Uczniowie mówią, że chcą się oderwać od rodziców, chcą zasmakować samodzielności, nie chcą być w Wałczu. Bywały nawet takie odpowiedzi, że Wałcz męczy. Ankiety pokazują też, że uczniowie przy wyborze szkoły średniej kierują się poziomem nauczania, opiniami rówieśników, kierunkami kształcenia lub możliwościami dojazdu. Szkoły wałeckie wypadają w tym zestawieniu blado. Przykładowo uczniowie z Człopy wybierają Trzciankę z sąsiedniego powiatu, bo jest tam lepszy dojazd. Piła ma zdaniem młodzieży atrakcyjniejszą i bogatszą ofertę niż ościenne miasta powiatowe, a w połączeniu z dobrą komunikacją przekłada się to na wybór pilskiej szkoły. Mamy sporo uczniów spoza naszego powiatu. Jest to, w tym podwójnym roczniku było to około 400 osób, to muszę powiedzieć, że to jest bardzo dużo. Wyniki ankiet w wałeckich szkołach są niepokojące dla władz powiatu, które zaczynają się zastanawiać, jak nakłonić dzieci do pozostania w mieście. Myślą o polepszeniu współpracy między podstawówkami a szkołami średnimi, czy o wprowadzeniu nowych kierunków kształcenia. Stawiają też na wzrost znaczenia doradcy zawodowego w szkole. 10 godzin w roku ma każda klasa 7 i 8. To są godziny wynikające z siatki. Prowadzi to nauczyciel, który, że tak powiem, ma konkretnie skończone studia podyplomowe w tym kierunku. Teraz powiat wałecki walczy, by takie szkoły jak liceum znane w mieście jako Kazik czy Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nie traciły uczniów. Władze organizują otwarte debaty z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Kolejna odbędzie się w marcu.